Murawę podgrzewamy od 15 listopada, także od pojawienia się pierwszych przymrozków. Utrzymujemy temperaturę w granicach 10-11 stopni, w zależności od temperatury zewnętrznej. Jeżeli jest ona niższa, to wtedy musi być wyższa na korzeniach trawy. I po włączeniu podgrzewanie trwa do zakończenia sezonu. Białystok jest tak usytuowany na mapie Polski, że warunki atmosferyczne w okresie jesienno-zimowym potrafią być ekstremalne, a sama zima potrafi trwać bardzo długo. Maty zostały zakupione przez Ekstraklasę i przekazane formalnie klubowi. Klub z kolei przekazał je stadionowi, jako że maty muszą być wykorzystywane na płycie, gdzie rozgrywane są mecze Ekstraklasy. Wykonane one są z polipropylenu, tworzą jakby taką izolację między trawą a warunkami zewnętrznymi. Na pewno pozwoli to również na zmniejszenie potrzebnej energii do podgrzania tej murawy. Można je wykorzystywać również do regeneracji, nawet latem po zasiewie. Przykrycie taką matą pozwala na szybszy wzrost trawy. Producent zaleca, aby po 4 dniach te maty zostały zwinięte, przynajmniej na 2 dni, żeby trawa nie odbarwiła się, wróciła do poprzedniej barwy. 3 godziny przed meczem boisko musi być już gotowe do gry, także 5 godzin przed meczem myślę, że będziemy zaczynać składać, może wcześniej. Wszystko to zależy od panujących warunków danego dnia. W ten piątek mamy ostatni mecz na naszym boisku w tej rundzie. Po meczu nastąpi powolne wygaszenie podgrzewania. Mat już nie będziemy rozkładać. Dopiero ruszymy z tym 3 tygodnie przed pierwszym meczem rundy wiosennej. Także to będzie gdzieś koniec stycznia.